przede wszystkim przyjechaliśmy z masą promocji. Mamy słuchawki HyperX Cloud 1 w bardzo dobrych cenach. Mamy HyperXy Core'y. Mamy HyperXa, oczywiście Clouda 2, dobrze już też znaną na polskim rynku. Przyjechaliśmy również z naszą główną tutaj atrakcją, a mianowicie słuchawkami HyperX Revolver. Słuchawkami, które dopiero będą miały swoją oficjalną premierę 1 kwietnia i to nie jest prima aprilis. Będzie można je kupić w przedsprzedaży, natomiast od 9 maja będą dostępne na całym rynku już w Polsce. Natomiast tutaj na miejscu na IEM-ie użytkownicy będą mogli odsłuchać sobie te słuchawki na naszym stoisku, obejrzeć, przetestować, tak aby wiedzieć, czy będą chcieli je zakupić. Oczywiście nowy model wiąże ze sobą nowe wyzwania. Tutaj wchodzimy w półkę premium. Słuchawki te mają przede wszystkim takie cechy, które wytrawny gracz będzie mógł wykorzystać w codziennych rozgrywkach. Przede wszystkim uwypukliliśmy dźwięki, które powodują to, że podchodzący przeciwnik z dalszej odległości będzie dla nas słyszalny, co oczywiście przełoży się wymiernie na rozgrywkę, bo będziemy mogli go wcześniej zdjąć i zakończyć wcześniej grę. Przetworniki są 50-milimetrowe. Co też dzięki którym dźwięk jest bardzo czysty, dobrze dla użytkownika słyszalny. Nauszniki wykonane są z miękkiego, elastycznego materiału, który też dopasowuje się do naszych uszów, dzięki czemu przy też dłuższej rozgrywce nie ma żadnego dyskomfortu i nie powoduje to bólu naszych uszów. Słuchawki są zbudowane przede wszystkim z aluminium, które jest dosyć mocno elastyczne, jak widać na załączonym obrazku. Także nawet osoby o większych gabarytach, żeby nie powiedzieć głowach, będą mogły spokojnie z nich korzystać i grać, co nie jest takie oczywiste. Mikrofon, o którym wspomniałeś, tutaj również jest odczepiany, możemy sobie go odczepić i korzystać bez jego pomocy. Sam mikrofon jest bardzo precyzyjny, też bardzo czule i precyzyjnie zbiera dźwięki. Nie ma żadnych też szumów. Ja myślę, że nasze produkty, te wspomniane przez nas już przed momentem, HyperX Cloud 1 i 2, udowodniły, że za marką HyperX stoi przede wszystkim jakość, co jest nie bez znaczenia dla użytkownika. Oczywiście będziemy rozszerzali naszą ofertę produktową. Tutaj na IEM-ie również mogą osoby odwiedzające zakupić nasze dyski, przez ciebie wspomniane HyperX Savage czy Fury. Mamy również podkładki Fury oraz pamięci DDR, DDR3, DDR4 oczywiście w technologiach. Natomiast jeśli chodzi o peryferia, w dalszej części roku będziemy dokładali nowe produkty. Oczywiście gama słuchawek również będzie się rozwijała. Nie poprzestaniemy tylko w tym roku na dodaniu HyperX Cloud do naszej oferty, ale ona dość mocno się poszerzy i będziemy mieli na pewno jeszcze okazję na ten temat porozmawiać podczas naszych jakichś kolejnych spotkań. Poza słuchawkami firma również rozważa możliwość prowadzenia dalszych peryferiów. Mam tu na myśli klawiatury czy myszki.